Pierwszy list do Koryntian, rozdział 3, komentarz. W poprzednich rozdziałach listu apostoł Paweł przedstawił tematy krzyża, na którym cielesna, zmysłowa natura człowieka została raz na zawsze osądzona, oraz Ducha Świętego, przez którego mądrość tego świata została zniweczona. Teraz natomiast powraca do kwestii, którą poruszył już na początku, mianowicie do ducha podziałów, jaki rozprzestrzenił się wśród wierzących w Koryncie. W dalszej części listu będzie musiał otwarcie skarcić wszelkie przejawy działania cielesnej natury w Koryntianach. Najpierw jednakże odczuwa konieczność zajęcia się szczególnym rodzajem zła, jakim są rozłamy pomiędzy wierzącymi. Zdaje sobie sprawę, że ponieważ przyczyniają się one do niezgody oraz spustoszenia, niemożliwe staje się rozwiązywanie innych problemów, o których mówić będzie w następnych rozdziałach. Apostoł przedstawia najpierw niski duchowy stan zgromadzenia w Koryncie, który ujawnił się w cielesnej postawie wobec sług Bożych. By skorygować kwestię darów sprawowanych w sposób cielesny, podaje bardzo potrzebne pouczenia odnośnie służby i pracy dla Pana. Widzimy to w wersetach od 5 do 23. Następnie w rozdziale 4 rozwija je w odniesieniu do pracowników i sług Bożych. Niski poziom duchowy zgromadzenia w Koryncie. Wiersze od 1 do 4. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? I czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi, ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Zgromadzenie w Koryncie pomimo wszelkiej mądrości oraz obfitości posiadanych darów znajdowało się jednak w tak niskiej kondycji duchowej, że apostoł nie był w stanie przekazać im głębszych myśli Bożych. Prawdą jest, że Koryntianie jako wierzący nie byli ludźmi napiętnowanymi jedynie starą zmysłową i cielesną naturą, jak ci, którzy nie posiadają Ducha Świętego, o czym uczy nas pierwszy list do Koryntian 2:14. Ale niestety nie byli także duchowi, jak ci, którzy żyją pod kierownictwem Ducha Bożego. Z tego względu apostoł musiał raz po raz stawiać im smutne, objawiające ich nędzny stan pytanie. Czyż cieleśni nie jesteście? Koryntianie byli przecież niewątpliwie wierzącymi, którzy posiadali Ducha, a jednak ich postępowanie i praktyczne życie było cielesne, przepełnione odruchami starej, zmysłowej natury. Jakże przykre i upokarzające jest odkrycie, iż obdarowany wierzący rozumny w Chrystusie, o czym uczy 1 Koryntian od 4 rozdziału od 8 do 10 wersetu, może być jednak w oczach Bożych cielesny i niedojrzały duchowo, niczym niemowlę, które przestało rosnąć i rozwijać się, przez co nie jest zdolne przyswoić sobie bogactwa duchowego pokarmu, w który Bóg zaopatruje swój lud. Apostoł strofuje Koryntian z powodu ich cielesnego stanu, wskazując na ich niewłaściwe postępowanie. Mówi wyraźnie, że pośród nich panują zazdrość i kłótnia. W swoim praktycznym zachowaniu Koryntianie postępowali dokładnie tak, jak ludzie tego świata. Zamiast służyć jedni drugim w miłości, jak przystoi świętym,
zazdrościli sobie. Jedynym celem, do którego nieustannie dążyli w duchu niezdrowej rywalizacji, było dorównanie tym, którzy przewyższali ich darami lub nawet prześcignięcie ich umiejętnościami duchowymi. Takie postępowanie odzwierciedla w pełni ducha tego świata. Korzeniem wszelkiego sporu i takiego sposobu działania była zazdrość. Właściwie nie ma na świecie większej mocy zła niż właśnie zazdrość. To ona doprowadziła do pierwszego morderstwa na ziemi, gdy Kain uniósł się gniewem na swego brata i podniósł na niego rękę z zabójczym zamiarem, a później do najokropniejszego mordu w historii świata, zabójstwa dawcy życia, Pana Jezusa. O Piłacie czytamy, że wiedział, iż z zawiści go wydali. Mateusza 27 rozdział, 18 werset. Czyż i my nie dostrzegamy bolesnego faktu, że to właśnie zazdrość leży zwykle u podstaw wszelkich sporów i napięć pomiędzy wierzącymi? Apostoł Piotr ostrzega nas, że nie zna ona współczucia ani zmiłowania. Zazdrość ma przy sobie grono wiernych, nieodłącznych towarzyszy. Szybko prowadzi do złośliwości i niecnych pomówień, które z kolei pociągają za sobą podstęp, zdradę i hipokryzję, za pomocą których człowiek próbuje ukryć prawdę o sobie. Tak uczy m.in. 1 Piotra, 2 rozdział, 1 werset. Wierzący w Koryncie dawali upust obecnemu wśród nich duchowi zazdrości, przyłączając się do obdarowanych nauczycieli i przyjmując wszystko, co oni głosili. Taka postawa nie wynikała wcale z tego, że to, co od nich słyszeli, było prawdą zgodną ze Słowem Bożym, lecz raczej z faktu, iż pochodziła z ust ich ulubionych nauczycieli. Tak więc przykładowo jeden z nich mówił: ja jestem Pawłowy. Inny z kolei: ja jestem Apollosowy. Każdy z nich stawał rzecz jasna w obronie swego faworyta, dowodząc jego wyższości nad innymi, co prowadziło do kłótni i nieuniknionych podziałów. Przyczyniło się to do dwóch typów zła. Pierwsze polegało na tym, że zaczęły się tworzyć odłamy, czyli odszczepieństwo, sekciarstwo, co zaprzecza jedności zgromadzenia. Drugi problem to klerykalizm, utworzenie uprzywilejowanej klasy duchowieństwa, na skutek czego Chrystusowi odmówiono należnej mu pozycji, głowy i centrum zgromadzenia. Pouczenia w odniesieniu do służby. Wersety od 5 do 9. Bo któż to jest Apollos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost, bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy, albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. W celu skorygowania nadużyć w zakresie wykorzystywania darów apostoł prezentuje prawdę odnośnie samej służby oraz jej rodzajów. Na wstępie Paweł pyta, któż to jest Apollos, albo kto to jest Paweł. Nie ulega wątpliwości, że zarówno jeden, jak i drugi byli obdarowanymi braćmi. Zgromadzenie w Koryncie wyniosło ich na nieprzysługujące im stanowisko, o które żaden z nich się zresztą nie ubiegał, liderów poszczególnych grup i partii. Niemniej jednak byli tylko sługami i dzięki ich służbie Koryntianie uwierzyli. Po drugie,
Ci obdarowani bracia posiadali swoją pozycję sług nie przez ludzką ordynację, lecz ponieważ Pan każdemu z nich dał, jak świadczy werset 5. Po trzecie, każdemu z nich była powierzona odrębna służba. W sferze ziemskiej jeden sadzi, drugi pielęgnuje wzrastające rośliny. Zaś tym, który daje wzrost, jest jedynie Bóg. Podobnie jest w sferze duchowej ze służbą dla Pana. Bóg mógł wprawdzie posłużyć się Pawłem, aby doprowadzić do nawrócenia ludzi, czy Apollosem, któremu powierzył duchową troskę o nowo nawróconych. Nie zmienia to jednak faktu, że tym, który może dać życie oraz duchowy wzrost, jest wyłącznie Bóg. Po czwarte, skoro Bóg dał wzrost, to słudzy, którym Koryntianie przypisywali tak wielkie znaczenie, nic nie znaczyli. Bez działania Bożego byli bowiem niczym, zaś służba ich byłaby zupełnie bezużyteczna. Po piąte, chociaż sługom były powierzone różne zadania, to jednak stanowili oni jedno, ustanawiając ich przywódcami zwalczających się ugrupowań, Koryntianie stawiali ich w opozycji względem siebie, a przecież w służbie Bożej żaden nie jest w stanie uczynić czegokolwiek bez pomocy i wsparcia drugiego. Zatem choć różne mogą być ich dary i pola działania, to jednak jako słudzy są zawsze jedno w jednej sprawie. Po szóste, choć jako słudzy stanowili spójną całość, to jednak każdy z nich otrzyma odrębną zapłatę za swoją pracę. Nie będzie ona mierzona według pozycji przyznanej im przez ludzi, ani też według ludzkiej oceny dla wykonywanej przez nich służby, lecz jedynie przez nieomylny osąd Boży, który doskonale potrafi ocenić jej prawdziwą wartość. Na końcu mamy przypomnienie, że jesteśmy Bożymi współpracownikami. Słowa te nie oznaczają dosłownej partnerskiej współpracy z Bogiem, ale kooperacją między sługami pod Bożym kierownictwem. Zatem bracia usługujący w Koryncie nie byli konkurentami, jak mógłby to postrzegać cieleśnie usposobiony człowiek, ale współpracownikami. Takie były zasady regulujące służbę i relacje pracowników Bożych względem siebie. A jak miała się rzecz w przypadku adresatów tej służby Koryntian? Czy stanowili oni jedynie utworzone przez ludzi sekty, odszczepione odłamy, znajdujące się pod panowaniem obdarowanych przywódców i zdominowane przez swych liderów? Paweł tłumaczy zdecydowanie, że zamiast być sektą, naznaczono charakterem obdarowanych sług, jak na przykład Pawła czy Apollosa, powinni pamiętać, że są wyłącznie własnością Boga. Apostoł nazywa ich rolą i budowlą Bożą. Koryntianie zostali zrównani tutaj do pola uprawnego, którego plon należy do Boga. W drugim przypadku postrzegani są jako świątynia, w której mieszka Duch Boży i która emanuje światłem wobec ludzi będących na zewnątrz. Już Pan Jezus w swoich podobieństwach powiązał myśl o owocu z rolą uprawną oraz o światłości z domem. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, od 15 do 16 wersetu. Prawda o podziałach tworzących się we wczesnych latach chrześcijaństwa jest do dziś aktualna. Gdy uświadomimy sobie wzniosłość faktu, iż należymy do Boga, jesteśmy Jego rolą uprawną i budowlą, to z całą pewnością zrezygnujemy z nadawania sobie jakiejkolwiek nazwy, która przypisuje nas automatycznie do jednej z chrześcijańskich sekt i zawęża do ściśle określonej grupy chrześcijan, eliminując z jej granic inne dzieci Boże. Wersety od 10 do 11. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje.
Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Święci, czyli wierzący albo lud Boży, są prawdziwie Bożą własnością. Niemniej jednak słudzy Boży mają do wypełnienia w połączeniu z ludem Bożym ważną służbę według szczególnego Bożego daru łaski. W związku z tym apostoł pisze o przekazanej mu specjalnej posłudze, a także o odpowiedzialności tych, którzy również się jej podjęli. Bóg posłużył się Pawłem, aby przez jego świadectwo o Jezusie Chrystusie powstał fundament zgromadzenia w Koryncie. Apostoł głosił Chrystusa, a wynikiem jego zwiastowania było przyjęcie wiary w Pana Jezusa przez pewną liczbę żyjących tam ludzi. W mocy apostolskiej i łasce został założony jedyny prawdziwy fundament, fundament Chrystusa w duszach tych, którzy uwierzyli. Sprawowanie pieczy nad duchowym wzrostem wierzących leżało w zakresie odpowiedzialności innych sług, którzy tam działali. Bardzo ważną kwestią, której nie można przeoczyć, jest pojęcie budowli Bożej, czyli zgromadzenia rozważanego jednakże z całkiem innego punktu widzenia niż ma to miejsce w innych fragmentach Nowego Testamentu. W Ewangelii Mateusza 16:18, w pierwszym liście Piotra 2:4-5 oraz w liście do Efezjan 2:20-21. W tych miejscach bowiem zgromadzenie postrzegane jest jako budowla, której nie jest w stanie przezwyciężyć żadna moc szatana. Jest to świątynia, do której nie może wniknąć nic nieczystego, ponieważ jej budowniczym jest sam Chrystus. W tym kontekście Słowo Boże nie wymienia jakichkolwiek współpracowników wznoszących budowlę. Werset 12. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy? Wskazawszy na założony przez apostoła fundament Chrystusa, Paweł nie ukrywa faktu, że istnieje nader realna możliwość, iż ci, którzy przejmą kontynuację budowy, zawiodą, używając do swej pracy złych materiałów. Nauczyciel może głosić zarówno zdrową naukę, jak też całkowicie bezwartościową lub, co gorsza, szkodliwą. Używane tutaj obrazy złota, srebra i kosztownych kamieni wskazują na to, że istnieją różnice co do wartości i przydatności głoszonych nauk. Podobnie drewno, siano i słoma, będące symbolami zwodniczych błędnych nauk, mówią o tym, iż pewne nieprawidłowości w nauce są gorsze i bardziej zgubne w swych skutkach niż inne. Werset 13. To wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdy w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Działanie każdego budowniczego zostanie ocenione w dniu sądu. Ten dzień wskazuje na objawienie się Chrystusa z nieba w ogniu płomienistym. Mówi o tym 2 Tesaloniczan 1, rozdział od 7 do 8 wersetu. Wszystko, co wzniesione z drzewa, siana i słomy, nie ostoi się przed trawiącym, gorejącym ogniem. Dusze ludzkie mogą zostać zespolone i zjednoczone na pewien czas wspólnie wyznawaną fałszywą nauką, na co mamy wystarczająco dużo dowodów w łonie chrześcijaństwa. Ale takie dzieło nie ostoi się wobec ognia. Werset 14. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie ostoi się, ten zapłatę odbierze. Apostoł Paweł rozróżnia trzy grupy pracowników. Najpierw mówi o autentycznym pracowniku, który rzetelnie wykonuje swoje dzieło. Taki głosi zdrową naukę, przez którą wierzący są budowani. W ten sposób zniesione dzieło wytrwa próbę ognia, zaś sam budowniczy otrzyma należną zapłatę za solidnie wykonywaną
pracę, za solidnie wykonaną pracę. Werset 15. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Następnie apostoł przedstawia pracownika, który wzniósł dzieło przy użyciu złych materiałów. Ów poważny błąd skutkować będzie spłonięciem budowli, nie oznacza to jednak utraty życia przez samego budowniczego. Nie jeden może widzieć swą budowlę w płomieniach, jednak sam ujdzie przed ogniem. Dzień Chrystusowy ujawni wiele takich przypadków. Wówczas wyjdzie na jaw, iż wielu nauczycieli, którzy głosili fałszywą, bezwartościową naukę, stoi jednak na prawdziwym gruncie wiary i jest własnością Pana Jezusa. Tacy zostaną uratowani przed sądem, choć ich dzieło zostanie zniszczone i unicestwione. Oni zaś sami stracą zapłatę, którą mogliby otrzymać. Wiersze od 16 do 17. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Następnie apostoł wymienia złych pracowników. Jednocześnie przypomina, że zgromadzenie Boże jako całość stanowi świątynię, w której mieszka Duch Boży. Sam Bóg obrał sobie nawróconych wierzących za mieszkanie. Ma w nich swój dom, czyli świątynię. Nie powinniśmy też postrzegać siebie samych jako wyizolowane jednostki, lecz raczej jako żywy komponent, współtworzący mieszkanie Boże na ziemi. To właśnie temu domowi przystoi świętość. Powinniśmy sobie uświadomić, jak niezwykle poważna staje się sprawa, gdy ktoś profanuje dom Boży, przynosząc mu ujmę i niesławę. Na całe szczęście są tacy, którzy poprzez zdrową naukę przyczyniają się do zbudowania ludu Bożego. Obok nich jednak funkcjonują tacy, którzy głoszą wypaczone poglądy i niewłaściwie wykładają Słowo Boże, zniekształcając tym samym prawdę. W końcu są również i tacy, którzy głoszą nauki sprzeczne z podstawowymi prawdami wiary, podkopując tym samym fundamenty chrześcijaństwa. Kto głosi taką naukę, dowodzi niezbicie, iż sam nie stoi na gruncie prawdy, prowadzi do zatracenia zarówno innych, jak i samego siebie. Gdyż skutkiem jego dzieła jest niszczenie świątyni Bożej. Kto śmie tak czynić, odbierze od Boga sąd zatracenia. Bez względu na to, czy głoszone nauki są dobre, bezwartościowe, czy niszczące i zgubne, to wszystkie podlegać będą sprawiedliwemu osądowi i nieomylnemu wyrokowi Trybunału Bożego. Niektóre z tych błędnych nauk mogą stwarzać dziś pozory prawidłowości, ale w dniu ich oceny okażą się bezwartościowe, złe i zepsute. Werset 18. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Powaga tych rozważanych myśli skłania apostoła Pawła do wyrażenia ostrzeżenia, aby nikt samego siebie nie oszukiwał. Nie jeden bowiem może ulec złudzeniu, że to, co jest głoszone, jest prawdą, podczas gdy w przyszłości okaże się, że nie miało jakiejkolwiek wartości. Główną przyczyną takiego samooszukiwania się, jak podaje apostoł, jest chęć zachowania godnej pozycji w świecie, co wymaga dostosowania prawdziwego chrześcijaństwa do wymogów mądrości tego świata. Każdy sługa, który reprezentuje prawdę Bożą, musi zaakceptować niezmienny fakt, że w oczach tego świata będzie uważany za głupca. Dopiero wtedy będzie mógł posiadać prawdziwą mądrość daną od Boga. Podobnie było w przypadku apostoła Pawła, wielki, poważany człowiek tego świata.
Festus zwrócił się do niego z nutą politowania w głosie. Szalejesz, Pawle. Wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa. Dzieje apostolskie 26-24. Wersety 19-20. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, On chwyta mądrych ich własnej chytrości. I znowu, Pan zna myśli mędrców, że są marne. Mądrość tego świata wywołuje podziw u cielesnego człowieka. Owa mądrość może się różnie przejawiać i niestety niejednokrotnie bywa pociągająca także dla wierzących. Dla Boga jest jednak głupstwem. Cała mądrość tego świata zostanie całkowicie unicestwiona. Czytamy przecież, On chwyta mądrych ich własnej chytrości. Mądrość tego świata jest podstępna i przypomina grząskie bagno, którym ugrzęźnie każdy, kto się na niej oprze. Pan wie, że wszelkie tezy i spekulacje mędrców są niczym. Wersety 21-23. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi. Wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość. Wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. Jako chrześcijanie jesteśmy zatem ostrzegani, aby się nie chlubić ludźmi. Czyniąc tak bowiem stawiamy się na pozycji fałszywej przynależności do tych, którymi się szczycimy. Nie należymy jednak do ludzi, lecz jesteśmy wyłączną własnością Chrystusa. Koryntianie natomiast podporządkowywali się autorytetom pewnych nauczycieli, tak jakby należeli właśnie do tych obdarowanych ludzi. Temu postępowaniu apostoł jednoznacznie się przeciwstawia. Świat ze swoją mocą, życie niosące różne zmiany, okrutna śmierć, wszystko co tylko może się wydarzyć, teraz czy w przyszłości, jest poddane chrześcijaninowi, gdyż należy on do Chrystusa. Chrystus jest Boży, a Bóg stoi ponad wszystkim. Ponieważ jesteśmy Chrystusowi, wszystko jest nasze. Koniec komentarza do trzeciego rozdziału pierwszego listu do Koryntian.